Cześć, witajcie na kanale Inspiracje. To kanał dla przyszłych i obecnych milionerów, na którym rozmawiamy o znakomitych markach, wspaniałych ludziach i pionierskich pomysłach. Dziś poznamy historię, która doprowadziła do stworzenia napoju, który dziś zna ponad 95% populacji naszej planety. I zaczynajmy. Punkt pierwszy. Wynalezienie Coca-Coli przez Johna Pembertona. Historia zaczyna się w Atlancie, w stanie Georgia w USA, w roku 1886. John Pemberton to farmaceuta, weteran wojny secesyjnej, który po wojnie prowadził małą aptekę o nazwie Jacob's Pharmacy. Pemberton w swoim małym laboratorium próbował wynaleźć nowy lek, który leczyłby bóle głowy i zapewniał ukojenie we wszelakim bólu. W tym celu połączył liście koki, które zawierają śladowe ilości kokainy, z ekstraktem orzecha kola, który zawiera kofeinę. W rezultacie powstał syrop, mikstura, którą nazwał Coca-Cola. Nazwa pochodzi od tych dwóch składników i została mu zasugerowana przez jego księgowego Franka Robinsona. Ten sam Robinson zaprojektował również słynne obecnie logo, używając charakterystycznej czcionki, która była modna w tamtych czasach. To logo i czcionka przetrwały do dziś. Punkt drugi. Sprzedaż Coca-Coli do fontann z napojami. 8 maja 1886 roku Coca-Cola pojawiła się po raz pierwszy w Jacob's Pharmacy w Atlancie jako syrop do fontanny z napojami do mieszania z wodą gazowaną. Po zmieszaniu tworzył się pobudzający i orzeźwiający napój sprzedawany za 5 centów za szklankę. Początkowo sprzedawano go jako tonik leczniczy, twierdząc, że leczy różne dolegliwości, w tym niestrawność, uzależnienie od morfiny, a nawet impotencję. Były to czasy, kiedy fontanny z napojami były bardzo popularne. Znajdowały się one w sklepach, barach, restauracjach i w mobilnych wózkach na kółkach na ulicach. Bywało nawet, że niektóre takie stoiska oferowały po 120 różnych napojów, powstających właśnie z połączenia syropu z wodą gazowaną. W takich właśnie fontannach z napojami zadebiutowała Coca-Cola. Punkt trzeci. Sprzedaż receptury i śmierć Johna Pembertona. Pomimo obiecujących początków, przez pierwszy rok Coca-Cola sprzedawała się słabo, około 9 szklanek dziennie. John Pemberton popadł też w kłopoty finansowe. Był również chory i w pewnym momencie postanowił sprzedać recepturę Coca-Coli swojemu koledze Asa Candlerowi, który również był farmaceutą. Asa Candler kupił recepturę Coca-Coli za $2300. Jak się później okazało, Candler miał duży talent marketingowy i niestrudzenie pracował nad promocją marki. Wprowadzał różne strategie marketingowe, rozdawał kupony, darmowe napoje i przede wszystkim zaczął sprzedawać syrop Coca-Coli do fontan sodowych poza stanem Atlanta. Po sprzedaży Coca-Coli zdrowie Johna Pembertona zaczęło się pogarszać, a on sam zaczął zmagać się z problemami finansowymi, cierpiał też na raka żołądka, miał komplikacje z powodu uzależnienia od morfiny i ciągłe bóle związane z obrażeniami wojennymi. Pemberton zmarł 2 lata później, w 1888 roku, 2 lata po sprzedaży swojej receptury. Niestety nie żył wystarczająco długo, by być świadkiem ogromnego sukcesu swojego napoju. Punkt czwarty. Marketingowe wysiłki Candlera zaczęły się opłacać. W 1890 roku powstał sklep pod szyldem Coca-Cola i przez pewien czas była to nazwa dla sieci sklepu. W roku 1892 roku powstała firma Coca-Cola Company, której pierwszym prezesem był Asa Candler. W początkowym okresie była sprzedawana głównie do fontan sodowych z napojami gazowanymi, które były bardzo popularne w tamtych czasach. Jednak rynek napojów szturmem zaczęły podbijać napoje butelkowane. Candlera z propozycją współpracy odwiedziło 2 prawników, Whitehead i Thomas, z propozycją butelkowania jego mikstury. Candler zgodził się i dał wyłączne prawo do butelkowania napoju Coca-Cola prawnikom Whiteheadowi i Thomasowi, co ciekawe, za $1. Punkt 5. Butelkowana Coca-Cola. W tamtych czasach bardzo popularne były fontanny z napojami i właśnie na rynek zaczęło wchodzić bardzo dużo napojów butelkowanych. Stało się to problemem dla Whiteheada i Thomasa, ponieważ napojów było tak dużo, że bardzo łatwo było pomylić Coca-Colę z innymi butelkami.
Więc żeby wyróżnić swoją miksturę, w 1915 roku zorganizowali oni konkurs na design butelki, który wygrała firma Root Glass Company. Stworzyli oni projekt butelki zainspirowany owocem kakao. Kontur butelki zwężający się na spodzie z wyżłobieniami w ścianach bocznych stał się ikonicznym kształtem Coca-Coli, który pozostał do dziś i stał się elementem popkultury. Punkt szósty. Współpraca z celebrytami. Coca-Cola jest do dziś znana z innowacyjnych strategii reklamowych. Taką strategią była współpraca z celebrytami. Pierwszą celebrytką zatrudnioną do promocji marki była piosenkarka Hilda Clark w 1900 roku. Ta strategia okazała się bardzo skuteczna. Od tamtej pory Coca-Cola reklamowało dziesiątki, jeśli nie setki celebrytów. Joan Crawford, Ray Charles, zespół Supremes, Aretha Franklin, Arnold Palmer, Elvis Presley, Marilyn Monroe, Selena Gomez, dzisiejsza Taylor Swift, LeBron James i inni. Punkt siódmy. Receptura Coca-Coli. Od samego początku, od czasów stworzenia przez Johna Pembertona, receptura Coca-Coli była jednym z najbardziej tajnych i strzeżonych przepisów w historii ludzkości. Pemberton sprzedał tę recepturę Asa Candlerowi, który zapisał ją tylko raz i umieścił w sejfie. Dziś ta receptura jest pilnie strzeżona w sejfie w Muzeum Coca-Cola. W historii znali ją tylko najbliżsi współpracownicy Candlera oraz twórca John Pemberton. Obecnie recepturę Coca-Coli znają tylko dwie osoby, którym nie wolno nawet podróżować razem. Jest ściśle tajna i chroniona. Punkt ósmy. W historii Coca-Coli nie obyło się też bez porażek. W 1985 roku firma wykonała odważny ruch, żeby przeformułować przepis na bardziej słodką wersję oryginalnej formuły. Powstała wtedy New Cola, czyli nowa Coca-Cola. Utrzymała się na rynku tylko przez 79 dni. Pomysł spotkał się z szerokim odzewem społecznym. Po prostu ludzie domagali się przywrócenia oryginalnej formuły. Po całym tym zdarzeniu standardowa formuła Coca-Coli uzyskała nazwę Coca-Cola Classic. W 1982 roku firma wprowadziła Diet Coke, wersję bez cukru i kalorii, która natomiast przyjęła się znakomicie. Diet Coke jest popularna do dziś. Punkt 9. Fundacja Coca-Cola. W 1984 roku powstała Coca-Cola Foundation, która do dziś zgromadziła ponad 1,5 miliarda dolarów. Fundacja zajmuje się głównie działalnością na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju, wspierania kobiet zdrowego trybu życia i dostarczaniem wody do miejsc, gdzie jej brakuje. Wspierała finansowo amerykański Czerwony Krzyż podczas powodzi i huraganów oraz wiele globalnych projektów. Punkt 10. Symbol kultury. Coca-Cola stała się symbolem kultury. Jest obecna w ponad 200 krajach na świecie. Obecnie ma pod sobą około 450 innych marek. To podobno prosta formuła, która oferuje chwilę orzeźwienia za małe pieniądze. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych marek na całym świecie, angażującą się w największe globalne wydarzenia, jak Mistrzostwa Świata, Olimpiady, koncerty. Coca-Cola odniosła ogromny sukces marketingowy. Z leczniczego toniku czy orzeźwiającego napoju firma stworzyła emocjonalną więź ze swoimi klientami. Jest symbolem kultury, który ma wpływ na globalną ekonomię. Symbolizuje jedność, braterstwo, wzajemność, współpracę. Coca-Cola to symbol wspólnoty, dzielenia się, orzeźwienia, radości i ogólnie radości z doświadczenia życiowego. A wy, drodzy słuchacze, lubicie Coca-Colę? Ja uwielbiam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!